Czy na bazie tych dokumentów, o których pani mówi, Polsce, powtórzę to pytanie, w roku 2022 z jej kondycją praworządności, z jej kondycją i jej standardami sądownictwa, pieniądze z Funduszy Spójności się należą, czy nie? Czy Izabela Leszczyna, gdyby była dzisiaj szefową Komisji Europejskiej, podpisałaby dla Polski przelew na 75 miliardów euro, czy by nie podpisała? Najpierw zadałabym pytanie rządowi PiS, czyli polskiemu rządowi, czy artykuł 47 Karty Praw Podstawowych, który mówi, że pan, ja i wszyscy nasi widzowie mają prawo do niezależnego sądu, jest spełniony? To rząd PiSu by pani odpowiedział, tak, jest spełniony. Ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi, nie, nie jest spełniony, my płacimy 1 000 000 euro kary dziennie. Panie redaktorze, znaczy proszę nie zadawać mi pytania, czy ja uważam, że się Polsce pieniądze należą. Należy się Polsce wszystko, co najlepsze. Ale rząd PiSu blokuje te pieniądze. Wie pani doskonale i słyszy też pani to, że opozycja polska na to pytanie odpowiada w różny sposób albo z różną intensywnością. Wczoraj na przykład Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, lewica będzie walczyć, aby pieniądze z Unii Europejskiej do Polski trafiły. Są rzeczy ważniejsze niż podziały polityczne i pieniądze z Unii Europejskiej to jest polska racja stanu. I mówi, że posłowie politycy lewicy pojadą do Brukseli, jak rozumiem, apelować tam o to, żeby tych pieniędzy Polsce nie obcinano. I teraz pytanie, czy opozycja w tej sprawie będzie mówiła wspólnym głosem, czy różnymi głosami? Na pewno wspólnym i to, co rozumiem, mówi dzisiaj lewica, powtarza dokładnie to, co już chyba rok temu powiedział premier Donald Tusk. To on powiedział, że zrobi wszystko, żeby środki do Polski popłynęły.